witam bardzo serdecznie. O rozpoczęcie potańcówki poprosimy burmistrza. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na pierwszej na pierwszej potańcówce, której organizatorem jest Centrum Aktywizacji Seniorów oraz wszystkie instytucje współpracujące. Kluby seniora, organizacje senioralne, ci wszyscy, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Cieszę się, że może nie jest nas tak wiele, ale cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tutaj w parku, więc witam wszystkich Was, Państwo zebranych bardzo, bardzo serdecznie. Wiem, chciała, żeby zauważyć jej obecność zastępca burmistrza Renata Miziuk. Specjalnie stała duże brawa. Witam bardzo serdecznie wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a jednocześnie koordynatora wszystkich programów senioralnych Monika Pikuła. O, proszę. Ja tutaj zauważyłem, niektórzy to już na stojąco biją brawo. Super. Oj, super. Chciałbym też powitać gospodarza budynku, w którym mieści się Centrum Aktywizacji Seniorów, pana Jacka Pawłowskiego. Dzisiaj, jak widać, błogosławiony między niewiastami. Jacek zawsze się umiał ustawić, jak wiem. Pozwólcie Państwo, że powitam też tutaj człowieka, który jest nieocenionym i niedoścignionym animatorem seniorów, Piotrek Gruszewski. Gdzieś tutaj krąży. Chciałbym powitać, ale też i w Państwa imieniu i Państwa zachęcić do skorzystania ze stoiska i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pudełko Życia. Jest tutaj możliwe do uzyskania. No i oczywiście Stowarzyszenie Diabetyków z jego prezesem Andrzejem Dziubą. Andrzej. No i witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie, którzy przyjęliście zaproszenie do udziału w potańcówce, no ale nie byłoby potańcówki, gdyby nie było muzyków zespołu, który będzie grał, więc dla mnie jest to wielka niespodzianka. Są wśród nas tacy, którzy znają ten zespół. Niektórzy nawet mówią, że są menedżerem tego zespołu, na przykład Jacek Pawłowski twierdzi, że jest menedżerem. Nie wiem, czy wy się zgadzacie z tym, czy nie. No, zostawmy to, jak jest. Więc witam bardzo serdecznie zespół Kutle. Nie jestem w stanie nazwy powiedzieć, bo wy się już nazwaliście. Będzie konkurs na nazwę zespołu, ale od razu proszę, żeby to były przyzwoite nazwy. Więc moi drodzy, a cały, jak rozumiem, koncert i dzisiejsze spotkanie poprowadzi... Tak? Tak jest. Joanna Dziuba. Dajcie jej... I Ola Wójtowicz, którą też gdzieś tutaj zapraszam na scenę. Jest Ola Wójtowicz. Więc dziewczyny, trzymam kciuki za Was. Trzymam kciuki za zespół. To będzie Wasza w składzie pierwsza prezentacja. Więc trzymam kciuki za Was. Wydaje mi się, że dacie radę. Postarajcie się. A Państwu życzę dobrej zabawy i pierwszy koncert, a jednocześnie pierwszą taką potańcówkę. No, trochę już pod koniec lata, chociaż dzisiaj jest ciepło. W tym momencie oficjalnie otwieram i za wszystkich trzymam kciuki. Witamy Państwa na pierwszym tego typu wydarzeniu. Wierzymy, że nie ostatnim, a nazwanym wspomnianym CAS. Tak, to nie LAPOS, tylko skrót od nazwy głównego organizatora wydarzenia, Centrum Aktywizacji Seniorów. Do współpracy włączymy się także inne instytucje, jak Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa Krokus, Diabetycy, Tomaszowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie LTM Lubię to Miasto. Rozpoczniemy od występu pana Kazimierza Gruszki, mistrza harmonijki ustnej.
ale głównym punktem wydarzenia będzie zabawa taneczna z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu seniorów z klubu seniora LTM+. Anegdotami bawić będzie nas aktor grupy teatralnej z fantazją Jerzy Kim. W namiotach obok sceny wydawana będzie bezpłatnie ogólnopolska karta seniora, a każdy będzie również bezpłatnie zmierzyć poziom ciśnienia krwi i poziom cukru. Zapraszamy teraz do wysłuchania mistrza harmoniki ustnej, pana Kazimierza Gruszki, dwukrotnego laureata konkursów harmonijkowych w Modliborzycach. Największy sukces pan Kazimierz osiągnął w tym roku podczas 29. Etnofestiwalu Wielu Kultur i Narodów, a w tym 9. edycji konkursu mistrzów harmonijek ustnych w miejscowości Czeremcha. Dziękuję ślicznie za przedstawienie mnie, miło mi było. Ze względu na to, że mój występ jest ograniczony czasowo, organizacyjnie, pozwolę sobie Państwu tylko na to, żeby w miejscowym społeczeństwie rozpropagować tak maleńki instrument, jakim jest harmonika ustna. Wielokrotnie niedoceniany, maleńki, akurat 10-otworowy, łatwo go wszędzie ze sobą wziąć. Swobodnie mieści się w małej kieszonce, wolnej chwili, bo to coś zagrać. I właśnie ze względu na, można na niej grać różnego rodzaju muzykę. Muzykę ludową, którą najbardziej lubię grać, muzykę techno, muzykę jazzową, blues, pop i wiele innych. Właśnie ze względu na te ograniczenia czasowe chciałbym wykonać kilka różnego rodzaju gatunków muzyki, które można na tym instrumencie wykonywać. No i fragment Poloneza Ogińskiego, Pożegnanie Ojczyzny. Fragment.
po krótkich fragmentach różne utwory. Działającego od kwietnia Centrum Aktywizacji Seniorów jest reaktywacja zespołu muzycznego w składzie Adam Ryściuk – gitara, Ryszard Brzozowski, Piotr Wojciechowski – perkusja, Antoni Szuberski – klawisze, akordeon. Zespół gra muzykę rozrywkową, a w repertuarze ma także piosenki patriotyczne, o czym przekonamy się na koncercie 13 września.